O, wierzyć mi się nie chce, że chce odesłać ich z powrotem. Czyżby sam zamierzał walczyć? A widać, że umaga tutaj właściwie pała chęcią zemsty za te kilkakrotne właściwie już upokorzenia. Umaga wściekły, ponieważ przed chwileczką Shane McMahon upokorzył jego menadżera. Lecz nie chciał, bo mi się wierzyć w to, co widziałem. Shane McMahon spoliczkował Armando Estradę. Emphatically slapped Estrada in the face. Czyżby naprawdę czuł się tak mocny, że chce sam zmierzyć się ze stojącym w ringu Bobby Lashley? No nie. W to nie wierzę. Nie potrzebuję pomocy Umagi. Bobby, z wielką przyjemnością spiorę cię dzisiaj jak nikt inny dotąd. Naprawdę chcesz, by było o tym głośno? Podnieśmy nieco stawkę. Pokonasz mnie, zostajesz nowym mistrzem ECW. Ale jeśli ja pokonam ciebie, tak jak twojego ojca, ogolę cię na łyso. To ja tutaj wyznaczam zasady. Pracujesz dla mnie, rozumiesz? A co do walki pas kontra włosy, umowa stoi. Czyli jeszcze dzisiaj zobaczymy mecz. Pas ECW kontra włosy Shane'a McMahona. To oznacza, że niedługo możemy zobaczyć całą rodzinę McMahonów łysych. Na to wszystko to wskazuje. Jednak McMahon musi mieć coś za nadrzu, że tak szybko decyduje się na tak ryzykowną walkę z zawodnikiem, który pokonuje na swojej drodze dosłownie wszystkich. Od początku twierdziłem, że tam musi być jakiś podstęp. To jest niemożliwe, żeby on chciał się spotkać sam na sam w walce z Bobby Lashley'em. Michael, jesteś dzisiaj honorowym menedżerem Raw. Jakie to uczucie? Wspaniałe, mogę poznać wszystkich wrestlerów i zdobyć autografy. Chcesz poznać Highlandersów? Robbie, Rory to Michael Pena z fundacji Make-A-Wish. Jest dzisiaj honorowym menadżerem i podejmuje ważne decyzje. Możesz wziąć od nich autografy, ale możesz też umieścić ich w kontrowersyjnym meczu i sprawić, że z golą brody. Poznaj nasze diwy. Oto Maria, to Michael Pena, nasz menedżer. Maria lubi uściski. Wyglądasz świetnie. Chcę ci jeszcze komuś przedstawić. Właściwie to wielu osobom. Oglądają cię teraz miliony widzów. Powiedz im, jakie jest najlepsze miejsce na świecie. Jest ono tu, w Bridgeport, Connecticut. Wracamy na ring. W tej chwili walka tag team pomiędzy Ricky Flairem i Carlito, których znamy doskonale z pojedynków między sobą. Możliwość walki w Money in the Bank na WrestleMania 23 przeciwko Lesowi Cade'owi, który w tej chwili wykonuje piękny clothesline, i Trevorowi Murdochowi, czekającym w narożniku na swoją chwilę. W tej chwili następuje zmiana. Bardzo ładny elbow. Ale całym ciężarem ciała. Teraz cała seria ciosów Murdocha spada na twarz Ricka, co sędzia widzi, jest niezadowolony, protestuje, że nie można było tak długo. Teraz jeszcze jeden, jak to się mówi, klaps, a teraz taki odwrócony, właściwie koronny chwyt Ricka. I teraz zmiana. I Lenskate szykuje się do... I przeszykował się i wykonał. Mocny prawy, jednak Flair ma siłę, żeby odbić od razu z kontry. W ten sam sposób odpowiedział Cade'owi. W tej chwili Murdoch na ringu po zmianie, rozpędzony i clothesline w narożniku. Back suplex. I to takie zwinięcie przyłożenia, ale na szczęście wskoczył Carlito. Już wcześniej tak jest, protestował. Sędzia co prawda protestuje przed jego wejściem. Jak pamiętamy, żeby wejść do ringu, trzeba klepnąć i dopiero wtedy następuje zmiana. W tej chwili Murdoch
Stara się wykręcić głowę Ricka Flera. Sędzia sprawdza, czy jeszcze może walczyć Ric Flair, ale pokazuje, trzyma rękę w górze cały czas, pokazuje, że jest w stanie. I jak widać, coś nieprawdopodobnego, wstaje i jeszcze te swoje koronne uderzenia odwróconą dłonią i teraz kopnięcie. Jeden, drugi, lewy, prawy. Na Mordoka i na Kejda. W tej chwili podcięcie przez Mordoka. Ric Flair na macie. Bardzo szybko dokonują zmiany. Oni są bardzo zgrani. Lance Cade i Trevor Murdoch pokazują, że naprawdę są dobrym tag teamem, mimo to nie mieli jeszcze chyba szansy udowodnić tego przeciwko mistrzom. Mieli ułatwioną sytuację, ponieważ to było, działo się wszystko blisko jego narożnika. Natomiast Carlito nie miał szansy zmienić się. Ach, potężny prawy ściął właściwie Ricka Flaira. No ale proszę, jak przytomnie się zachowi. Jakie to... I mamy zmianę Carlito w tej chwili. W teraz Carlito świeży, ze świeżymi siłami wskoczył close line. Jeden, drugi, a teraz lewy taki potężny spad na głowę Murdocha. Irish whip i back body drop. Wow, ogromny wynik. I dropkick. Dropkick podwójny taki. Carlito dewastuje Murdocha i Lance'a Cade'a w ciągu chwili. I co teraz? I to jeszcze jest taki przyrodniznowy. I jeszcze przyrodniznowy. Jeden, dwa. No tak, ale oczywiście wbrew przepisom, ale tutaj przepisy właściwie już nie grają roli. Sędzia nie panuje nad tą całą sytuacją. Tylko dwóch zawodników. Interweniował Cade. Chwilę potem interweniował Ric Flair. Wykorzystał to, że było trzech już na ringu. Mógł wejść. W tej chwili jest dwóch. No już teraz raczej szykuje się nam akcja high and low. Sędzia nie widzi, co się sędzia nie widzi. Tak, jeszcze dyskutuje. Tak jest. Jest cięcie z góry i podcięcie u dołu. Trzy. Lance Cade i Trevor Murdoch wygrywają walkę przeciwko Flairowi i Carlito. Przyznam szczerze, że co prawda dominowali w tym pojedynku, ale błąd sędziego spowodował, że dużo łatwiej im to poszło niż mogłoby w rzeczywistości. Na macie jeszcze leży Carlito, a tutaj para Murdoch, Lance szaleje ze szczęścia. Ric Flair chce chyba coś powiedzieć Carlito, pomaga mu wstać, jednak ten odwraca się od niego. Carlito is obviously frustrated. Przed nami number one contenders match o miejsce w main evencie Backlash przeciwko mistrzowi WWE Johnowi Cenie. Randy Orton, którego widzimy kontra HBK. I mamy zwarcie.